Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem SKYDUM 5% taniej, link w opisie, polecam. Dobra, szybkie info przed odcinkiem. Ogólnie oglądajcie ten odcinek z dystansem, bo naprawdę co ze mną tu się działo, to nie mam pojęcia, miałem dziwne rozkminy. Taki szybki przykład, się zastanawiałem, czy przeciwnik widzi tą strzałkę przy rzucie karnym, więc coś w tym odcinku było ze mną nie tak, nie mam pojęcia, o co mi chodziło, ale mam nadzieję, że chociaż się pośmiejecie, więc zapraszam już do filmu. Siemano, z tej strony SKYDUM, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie drafta, ale niezwykłego drafta, ponieważ na grupce napisałem dokładnie tak: planuję zrobić drafta w następnym tygodniu, czyli teraz. Albo zwykłego, albo według was, jeszcze nie wiem, ale pod tym postem możecie pisać numery. Czym ciekawszy komentarz, ten ma większą szansę, aby znaleźć się w odcinku. Chociaż nie wiem, jak można napisać ciekawy komentarz, wybierając tylko numer XD. I taka babcia była. I pomyślałem, że czytając te komentarze, to nawet śmieszne są. I pomyślałem, że zrobimy sobie draft według was. Kurde, słuchawkę mi wypadła. No i tutaj powiem wam, że drafta ostatnio grałem chyba 8 miesięcy temu, więc naprawdę jakoś nie przypadam za tym trybem. To zaczynamy z tymi komentarzami. Bardzo mi się spodobał komentarz Bartosza Kuchera. Fajne nazwisko, Kucher. Tak. Takie amerykańskie. Bartek dokładnie napisał tak: tyle, ile razy ojciec ci zajebał po pijaku, czyli 4. Bardzo mi się spodobał ten komentarz, bardzo szanuję. Zadanie matematyczne od Rafała, w którym wychodzi według niego 3, ale nie chce mi się tego sprawdzać, więc wezmę tą trójkę, ale no jakoś mega nie jestem zadowolony. O Boże, dobra już. Kolejny to jest Krystian Mycielski, napisał Arsenal. What the f- Bardzo śmieszny komentarz. Jest Liverpool, a nie Arsenal. No Firmino może... O, ma jest zgranie. Wow. Kajetan Kamiński napisał: dobrze, więc mam taką liczbę. Liczbę po lubie strony. Tam jakieś obliczenia ciekawe bardzo, które mi specjalnie mega jakoś nie interesują, ale wybrał 4. A na 4 jest... O Boże! Tutaj Adrian Sawicki napisał 162254, numerki, które dadzą dobre trafy w drafcie. Ale nie wiem, jak może być 6. To mnie, ta liczba mnie najbardziej zaskakuje. To nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem, co zrobić. To napisał na początku... No kurwa, nie wiem. Biorę 2. Nie wiem, co miałem zrobić z tym komentarzem. Naprawdę. Dawid Szewczyk napisał 4, bo Kajetan Kamiński tak gada. Kto to jest Kajetan Kamiński? Nie wiem, kim jest Kajetan Kamiński. Ale okej. Okay. Andre Gomez. No właśnie go chciałem, tak jest. O, patrzcie, ile zgrania się robi. Michał SKYDUM jest najlepszym, czyli jeden youtuber na świecie, więc numer 1. Bardzo miły komentarz. Dobra, ale my wybieramy Cazorle, który jak grałem ostatnio w Division Rivals, to mi strzelił chyba 3 bramki z główki, więc super. No a Kuba Rosiak napisał: wypierdolnięci jesteście, ja kurwa walczę z nimi, a wy se piłkami rzucacie, ja pierdolę, ma 84 litery, 8 minus 4 równa się 4. A to taki żarcik, który zrozumiał... Co? To taki żarcik, który zrozumieją tylko osoby, które wiedzą, o co chodzi. Co ja powiedziałem właśnie? Nie wiem. Dobra, nie patrzę, co tu się dzieje. Filip Gasik napisał: nie wiem, ale lat mam 13, dziś jest 17 dzień, 10 miesiąc, a rok mamy 2018. Każdy ma dwoje oczu, a twój stary pijany ma 15 liter Illuminati, ma jedno oko i 3 rogi. Brożek ma... Żarty o brożku w 2K18. Okej. Okay. Ma 6 liter, co nie robiąc działań, bo mi się nie chce, daje nam 2, bo tak sobie wymyśliłem. Dobry, no. Kurde, tylko karta słaba. Michał Rojek napisał: jestem aktualnie chory i mam dzikie rozkminy. Ziemia kręci się jeden... Chyba jeden raz miał być.
z zachodu na wschód. Jaki samolot startuje z pasu ułożonego z zachodu na wschód, to leci 200 km na godzinę względem Ziemi i około 1800 km na godzinę względem punktu w kosmosie, z którego startował i jakby zwrócił o 180 stopni, to by leciał z prędkością 2000 km na godzinę względem Ziemi? Nie wiem, ale napisał, żebym wybrał jedynkę, więc wybiorę tak. Doba ma 24 godziny, ja byłem dzisiaj w szkole na 9 godzin, ale że WF-u nie będę liczył, to 24 podzielić na 9 minus 1 równa się 3, więc 3 to będzie Klein. Maciek Bobka. Jako już jestem wspaniały z matematyki, to 2 plus 2 razy 2 to 8. Ha, dałeś się nabrać, to 6. Przecież wiedziałem, że to 6, ale... Teraz taką rozkwinę mam, ale co mi to daje, jak nie mogę wybrać ani ósemki, ani szóstki. O co chodzi w tym komentarzu? Nikodem Komorniczak. Jakie dziwne nazwisko. 69 podzielić na 69 równa się 1. Marce Stangreciak, jakoś tak? Popisał sobie tutaj nie będę tego czytał, bo mi się nie chce, żebym wybrał jedynkę. Tutaj Daniel napisał mu, że zgubił dziewiątkę, on dzięki za info, spoko, tak to wyglądało, i więc mam wybrać Fabrizio. No lepiej mi to pasuje chyba. Nie, to nic nie zmienia. Lecimy dalej. Mateusz Orlicki napisał Sky 3 litery, Doom 4, więc 3 minus 4 równa się minus 1. Ale żebym wybrał jedynkę. To ma jakiś sens, ale... dobra, mi tak pasuje. Bardziej Cichawa napisał, jeżeli Sky Doom ma 90 lat, no to w takim razie numer 4. No to ma duży sens. Naprawdę? O, ale chujowa karta. 9 może być? Nie może być. Piszcie ciekawy komentarz do tego 2. O Bartłomiej Czarnuch. Dobry komentarz. Tutaj w sumie każdy pisał jakieś obliczenia, ten po prostu napisał, że 2 i tyle, ale słabo wybrał gość. No, Kuba Wojtas napisał uśmiech kosmity. Szymon Perek. A więc tak, najczęściej dobre karty są u mnie pod numerem 2. A czekajcie, zerknijmy sobie. Pod numerem 2. To nieźle. Pod zgraje pod 4, ale ja wybieram 5, bo to są karty, którymi każdy lubi grać. Czyli jak? 5? No, ciekawymi kartami lubisz grać. Ale nie zapominajmy o numerze 3, który w ślepych draftach jest najczęściej. Dlatego sprawdź sobie szczęścia i wybierz jedynkę. No tutaj i tak nic nie było, więc wiesz. A, moja noga, usiadłem na nogę. Bartek Połonka napisał równanie jakieś i wybrał trójeczkę. O Boże. Ja pierdolę. Krystian Mikosz napisał pierwiastek sześcienny z 8, więc chyba się zgadaliście. Dobra, Sterling mi pasuje tutaj. Ładnie wybrałeś, nie powiem, że nie. Tutaj plus 3 zgrania. Wow. Dobra, kolejny. Daniel Radoła. Tutaj 5... podzielić na 2 równa się 5, więc piątka. O, jeszcze Filip Maruszczek wybrał trójeczkę, tutaj nie chcę mi się czytać naprawdę. O Jezu, nawet nie... Trójka. Kacper Kali na... trójkę, nie, piątkę wybrał. Na ławkę może być, czemu nie. Wezmę ten komentarz Olka Lipca, który napisał od 1 do 9. Uzna, że mogę wybrać co chcę. Dobra, Insigni z ławki. O, jeszcze Mateusz Jakubowski. On mi nie napisał ten. W wyniku, co to ma być? To jest oczywiście... Jezu, ale ja się boję, że się pomylę. Mam ochotę to policzyć na kalkulatorze, ale głupio tak trochę. Wydaje mi się to 4. Dobra, tak wygląda drafcik. Zaraz ja to wszystko poukładam i widzimy się za chwilę już w gotowym składzie. Więc zobaczmy, jak ja to poukładam, więc widzimy się za sekundę. Dobra, i ułożyłem już wszystko, dużo się nie zmieniłem. Uznałem, że Alonso zagra na SEO, bo nie jest taki jakiś niski.
Ma 1,88 m, więc myślę, że... Ale on ma wysoko. O kurde. O kurde. Nie, dobra, zagram już tak, no. Nie ma wyjścia. No dużo nie zmieniłem tutaj, tak naprawdę na ławce coś pozmieniałem, żeby wyglądało to lepiej. Mam 83 oceny, 84 zgrania. Bywało lepiej. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, bo jak będzie milion, to robię giveaway na czołg. Oczywiście. No a my przechodzimy do meczu, ale mi się to podoba w tej chwili, że tak szybko się znajduje przeciwników. Naprawdę, to jest niesamowite. Pomysły na odcinki? O, ale... No, to się nazywa pierwsza runda od pani... Co? Dobrze zauważyłem tego ziomka. Sterlinga dokładnie, ale no niestety, nie trafił. Nie trafił. Ale to wyszło z dupy, Jezu. Ale to dziwnie zabrzmiało, Jezu, co ja powiedziałem właśnie. Jezu, jak ma się przerwę tygodniowo od tej FIFA, to tak szybko. Aż oczy bolą, jak to szybko tak przychodzi, bez kitu. Ta gra jest chora. Ale... Ja pierdolę, kurwa, jestem najpierdolony z tym. Jestem kurwa debilem. Niech mi jest. Zamiast normalnie długą piłkę posłać, to ja zawsze do tych obrońców tam podam. I zawsze to się kończy praktycznie tak samo i nigdy się nie nauczy tego, że tak się nie robi, no. Michałku, tak się nie robi, no. Ja pierdolę. Cazorla, Santi, Pelusini. Luke Shaw to jakaś porażka. Nie no, jestem top 5 najgorszych graczy. No! Jezu, Guaita. Co ja robię? Co ja zrobiłem? Pod nogi jeszcze sobie piłkę. Ja pierdolę, ja jestem głupi. Boże. Po tygodniowej przerwie od razu kłem się w draft, jeszcze jakiś challenge głupi. Czy przeciwnik nie chce pominąć? I moje oczy nawet tego nie ogarniają, jak to wszystko się rusza bez kitu. Nie opłaca się robić większych przerw od FIFA bez kitu. Albo sobie zagrać, chociaż jak wracacie, to zagrajcie sobie jakiś meczek towarzyski. Albo nie wiem, squad battles. Naprawdę. Coutinho. No nie, jakiś karny może, co? Dziękuję. Cancelo. Trochę szkoda mi, że Cancelo właśnie to zrobił. Zawsze to boli, ale jak on to obroni, to ja jebie. On nie widzi tej strzałki, prawda? Jak widzi, to się zabije. On widział tu strzałkę, czy nie? Raczej nie. Ale nie wykorzystałem karnego. Aż mi się nie chce, naprawdę taki zerowy poziom pokazuje w tym meczu, no nie mogę po prostu nawet podania zrobić cennego. Jest to smutne, ale prawdziwe. Tak jest, mamy 2-1, bierz piłkę, nie ciesz się. Coutinho, wróć po tą piłkę. No Jezu, co za ty. No i mamy 1-1. Chciałbym, żeby to było 1-1, a jest 2-1, ja zrobię pewne zmiany. Dobra, tutaj Andre Gomez i koniec tego meczu. No, przegraliśmy. Znaczy, przegraliśmy. No, ja przegrałem. No, z mojej winy. Pierwsza bramka. Nawet mi nie przypominajcie. Zmarnowany rzut karny. No, statystyki na jego korzyść, ale póki moje oczy się przyzwyczaiły do tego, że tak szybko wszystko się dzieje, to połowa minęła. No ale no niestety, draft nie wyszedł. No nie wyszedł, trzeba to przyznać. Nienawidzę tych paczek wypożyczonych, nie powinno być tych wypożyczonych kart. No fajnie, nie obchodzi mnie to naprawdę. O, jeszcze. Jest tak minimalna szansa na to, Pavelotti. No, na łokat tutaj nie liczy, na świecąca karta to będzie dobrze. Ale aż tak dobrze to nie jest. Milner najlepszą kartą.
ale myślę, że zasłużyłem na to. No jeżeli taki wam... Aż nie wierzę, że to mówię. Jeżeli taki odcinek wam się spodobał, to zostawcie lajka w górę, piszcie jakieś propozycje do draftów. No... Piszcie co chcecie, naprawdę. Ja nie popisałem się w tym odcinku. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. No i co? Mówi do Skydum, więc na razie cześć i czołem. Yo! Thank you.